Dzisiaj pozwolę sobie zacząć od pytania. Czy pamiętacie Państwo, gdzie byliście na początku sierpnia roku 2008? Ja pamiętam dość dobrze, to był ten moment, w którym rozpoczynała się wojna pięciodniowa w Gruzji i ja to pamiętam bardzo dobrze, ponieważ ja wtedy znajdowałem się w Rosji, w niewielkiej wiosce nad jeziorem Bajkał. Tam nocowałem u przypadkowo poznanego Rosjanina, który po prostu miał tam drewnianą chatę we wsi, zresztą tam wszystkie chaty były drewniane, i nocowałem w takiej małej mini chatce obok, w jego obejściu, takiej dla gości. Tam trzeba było chodzić pochylonym, bo ona miała do sufitu tak z 1,70 m. Był tylko piec, ale warunki no w sam raz na turystykę na Syberii, więc bardzo przyjemne miejsce. I pewnego dnia tam się obudziłem, wyszedłem na to obejście i ten mój gospodarz powiedział: a wiesz co, wojna wybuchła. A ja się pytam, jaka wojna? A on mówi: Gruzini na nas napadli. I jak prawdopodobnie Państwo zdajecie sobie sprawę, Gruzja napadająca na Rosję to jest taka wizja budząca swojego rodzaju poczucie absurdu. Mały, liczący 4 miliony ludzi kraj napadający na jedno z globalnych mocarstw. Niemniej faktycznie sprawa nie jest oczywista, sprawa do dziś budzi kontrowersje zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. I dodatkowo sprawa stała się wtedy bardzo na poważnie polem medialnego konfliktu. To były czasy, no przypominam, rok 2008, ja nie miałem wtedy żadnego telefonu, który by się łączył z internetem, był tylko taki zwykły telefon, który służył w gruncie rzeczy po to, żeby w jakichś awaryjnych sytuacjach się nim posłużyć, bo koszty roamingu były dość drastycznie wysokie, więc on był tylko po to, żeby napisać SMS-a: potrzebuję pomocy, gdyby stało się coś złego. On nie był takim smartfonem jak dzisiaj, którym można by było się połączyć, przeczytać, jak te sprawy są relacjonowane w innych miejscach na świecie. W związku z czym ja przez niecały miesiąc byłem, można skazany, to jest za dużo powiedziane, ale byłem wyłączony z tego globalnego obiegu informacji. Miałem do dyspozycji przede wszystkim rosyjską prasę, więc miałem zupełnie inne spojrzenie na ten konflikt w tamtym momencie i kiedy przyjechałem z powrotem do Polski, no to okazało się, że w Polsce ten konflikt jest zupełnie w inny sposób relacjonowany w mediach, że obraz tego konfliktu jest zupełnie inny. Myślę, że do dzisiaj wielu z Państwa pamięta, że w roku 2008 była wojna w Gruzji. Do dzisiaj na pewno wielu z Państwa patrzy na te wydarzenia przez pryzmat także późniejszych wydarzeń, wydarzeń na Ukrainie, wydarzeń na Krymie. Tutaj sprawa jest znacznie bardziej złożona i niejednoznaczna, co jednak z drugiej strony wcale nie oznacza, że te analogie pomiędzy Gruzją a Ukrainą i rokiem 2014 są do końca nieprawidłowe. Ja zacząłem zbierać informacje na temat tego konfliktu, zacząłem to sobie systematyzować i układać w głowie i wtedy zrozumiałem, że żeby powiedzieć Państwu, jak to mniej więcej przebiegało, jak to wyglądało, trzeba zacząć od czasów bardzo mocno poprzedzających ten konflikt. Zdecydowanie trzeba zacząć od historii wieku XX i to w zasadzie można jeszcze od początku wieku XX, a nawet jeszcze trochę wcześniej można by się cofnąć. Otóż, jak być może Państwo wiecie, historia Gruzji była skomplikowana i przez długi czas to było państwo, w zasadzie to nie było państwo, to był szereg różnych państewek, mniejszych i większych księstw, które w pewnych momentach historii były zjednoczone w pewnym kształcie, później przestały być zjednoczone, później zostały de facto zjednoczone pod berłem carów rosyjskich. Rosja zajęła Gruzję także, to był proces rozdzielony na poszczególne etapy, Rosjanie podbijali, przejmowali te tereny po kolei, po kawałku, więc te tereny gruzińskie składały się z różnych, nie zawsze w pełni do siebie pasujących elementów. Po
rewolucji październikowej po upadku Imperium Rosyjskiego. Jak zapewne Państwo wiecie, powstał szereg nowych państw. Niektóre z nich utrzymały się jako oddzielne byty dłużej, inne krócej. Na przykład po rozpadzie Imperium Rosyjskiego powstało państwo polskie. Tu oczywiście sprawa była bardziej skomplikowana, bo w skład naszego państwa wchodziły także ziemie zajęte wcześniej przez pozostałych dwóch zaborców. Niemniej były też takie kraje jak na przykład bardzo efemerycznie istniejąca niezależna Ukraina, równie efemeryczna niezależna Białoruś. Niezależne przez chwilę były także państwa właśnie na terenie Kaukazu, między innymi Gruzja przez chwilę była osobnym państwem. Także tutaj się pojawiły dwa takie tereny, które aspirowały do tego, żeby się oddzielić zarówno od Imperium Rosyjskiego, jak i być niezależne od Gruzji. To była Abchazja i Osetia Południowa. Warto tutaj dodać, że Osetia Północna, Osetia jest podzielona na dwa kawałki. Osetia Południowa jest po tej gruzińskiej stronie Kaukazu, a Osetia Północna po rosyjskiej stronie Kaukazu. Więc przez krótką chwilę tutaj istniały takie tendencje niepodległościowe ze strony tych różnych elementów Gruzji, Abchazji, Osetii. Natomiast później przyszła nowa wersja Imperium Rosyjskiego, już w tym wariancie czerwonym z gwiazdą pięcioramienną, czyli w wariancie sowieckim. I Gruzja i w zasadzie cały Kaukaz zostały ponownie znalazły się pod panowaniem rosyjskim, łamane na radzieckim. Rosja radziecka miała na sztandarach internacjonalizm, jednak tutaj także ten żywioł rosyjski był w dużym stopniu dominujący, więc można powiedzieć, że znowu te tereny znalazły się pod panowaniem rosyjskim. I w czasach radzieckich Abchazja i Południowa Osetia to były autonomie wewnątrz gruzińskiej republiki wchodzącej w skład ZSRR. I tutaj ten konflikt, można powiedzieć, etniczny został w pewnym sensie zamrożony, ponieważ to, że Abchazja na przykład znajdowała się wewnątrz jednostki administracyjnej, Gruzja wewnątrz ZSRR, nie miało takiego dużego znaczenia, bo tak naprawdę tym czynnikiem, który ograniczał niepodległość tego terenu, była nie Gruzja w tym momencie, tylko Związek Radziecki. I ten czas zamrożenia tego konfliktu trwał aż do końcówki lat 80., przełomu z latami już 90. I tutaj w 89. Gruzja, w Gruzji, Gruzini w Tbilisi wystąpili przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W kwietniu doszło do takich masowych mityngów, protestów przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Gruzini chcieli niezależności i autonomii od Związku Radzieckiego. Oni oczywiście widzieli, co się dzieje. Władza radziecka słabła w czasach pierestrojki. Pojawiła się tak zwana glasność, czyli jawność. Pojawiło się bardzo dużo w obiegu informacji na temat tych różnych radzieckich zbrodni, wypaczeń systemu łagrowego i tak dalej. Nie to, żeby wcześniej to wszystko nie było w mniejszym czy większym stopniu znane obywatelom tego kraju, niemniej jednak ta jawność, możliwość mówienia o tym, co się chce mówić, sprawiła, że jak domino zaczęły się kolejne wydarzenia dziać, które prowadziły aż do rozpadu Związku Radzieckiego. Kolejne terytoria zależne od Moskwy się odłączały. Zresztą, jak wiemy, w 89 także ten tak zwany szerzej pojęty obóz socjalistyczny poza Związkiem Radzieckim zaczął się uniezależniać. Tu oczywiście mówię między innymi o naszym kraju, o Polsce, w związku z czym Gruzini, czyli Litwini, Łotysze, Estończycy, Ukraińcy, Białorusini reagowali na to, co się działo, między innymi właśnie w taki sposób. Tylko tutaj jeszcze w 89 Związek Radziecki był gotowy bronić sam siebie, swojego ustroju i te protesty w 89 w Tbilisi zostały krwawo stłumione. Tam zabitych zostało przynajmniej 20 osób, ponieważ wojska rosyjskie przystąpiły do dość brutalnego tłumienia tych wystąpień proniepodległościowych.
Gruzja ogłosiła formalnie niepodległość w kwietniu roku 1991 i jeszcze zanim się to wydarzyło, na początku roku 1991 doszło do konfliktu w południowej Osetii. Ponieważ Gruzja chciała się odłączyć od Związku Radzieckiego, natomiast południowa Osetia chciała przyłączyć się do Osetii Północnej, która pozostawała częścią Związku Radzieckiego, w związku z czym Osetia Południowa de facto także chciała pozostać w Związku Radzieckim, za to połączyć się ze swoją północną siostrą, co wydaje się w zasadzie zrozumiałe. Osetia Południowa ogłosiła decyzję o przyłączeniu się do Osetii Północnej, natomiast Gruzja oficjalnie stwierdziła, że nie uznaje tej decyzji i faktycznie rozpoczął się konflikt, który przyjął także formę zbrojną. W roku 1991 także został wybrany pierwszy prezydent nowej niepodległej Gruzji, to był Zviad Gamsachurdia. Ciężkie nazwisko, prawdopodobnie nie wymagam go poprawnie. On jednak nie rządził długo, ponieważ w roku 1992 został obalony przez spiskowców, którzy zaprosili do Gruzji Edwarda Szewarnadze, który przejął rządy w kraju. Edward Szewarnadze był politykiem radzieckim i to dość wysoko postawionym. On w latach 80. był ministrem spraw zagranicznych w Związku Radzieckim. W roku 1992 z kolei Abchazja stwierdziła, że wraca do konstytucji z roku 1925. Otóż według konstytucji z 1925 roku Abchazja stanowiła równoprawnego członka, można by powiedzieć, sojuszu z Gruzją, więc była niezależnym państwem, które było, znajdowało się w pewnego rodzaju związku z niezależnym państwem Gruzja i to także nie spodobało się wtedy Gruzinom. Warto tutaj powiedzieć, że Abchazja straciła ten status w roku 1931, kiedy Józef Stalin zdecydował, że będzie autonomią wewnątrz Republiki Radzieckiej Gruzja. Tak jak mówiłem, ta decyzja Abchazji, by się uniezależnić politycznie od Gruzji, nie została w Tbilisi dobrze przyjęta i w pewnym momencie Edward Szewarnadze zdecydował o tym, że gruzińskie wojsko ma wejść do Abchazji. To jednym z pretekstów dla takiego działania miało być także zabezpieczenie linii kolejowej, która prowadziła przez Rosję, Abchazję, Gruzję do Armenii, która wtedy toczyła wojnę z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu. Dodatkowym problemem, który tutaj się pojawił dla Edwarda Szewarnadze, były działania poprzedniego prezydenta, który w okolicach miasta Zugdidi, czyli przy granicy z Abchazją, prowadził pewnego rodzaju działania zaczepne przeciwko nowemu rządowi. Na początku siły gruzińskie następowały, jednak w 1992 roku ta ofensywa została powstrzymana po rozmowach Edwarda Szewarnadze i Borysa Jelcyna, jednak w 1993 roku znowu te walki przybrały na sile, stoczono 10-dniową bitwę o Suchumi. Na terenie Abchazji, po stronie Abchazji walczyli m.in. rosyjscy kozacy, to jest osobny temat współczesnych rosyjskich kozaków, a także walczyli tam ochotnicy z Czeczenii, przy czym między innymi wśród nich był Szamil Basajew, terrorysta odpowiedzialny za wiele zamachów podczas wojen czeczeńskich, człowiek, który ma bardzo, bardzo wiele krwi na rękach. Oba te konflikty w Abchazji i w południowej Osetii w zasadzie nie zostały zakończone w jakiś sposób, który byłby satysfakcjonujący dla obu stron. Oba te tereny w tamtym momencie były nieuznawane przez nikogo na świecie za osobne państwa, nie podporządkowywały się rządowi w Tbilisi, stacjonowały na ich terenie rosyjskie wojska, tak zwani miratworcy, czyli siły pokojowe i to było swojego rodzaju zamrożenie konfliktu, swojego rodzaju pat. Rozwiązanie, z którego de facto nikt nie był zadowolony. Ani mieszkańcy Abchazji i południowej Osetii, ani Gruzini, ani Rosjanie. Choć być może Rosjanie do pewnego stopnia chcieli utrzymywać takie miejsca jako swojego rodzaju kartę przetargową na wypadek jakiegoś rodzaju negocjacji z Gruzją.
I ta sytuacja trwała około 10 lat. W 1994 roku skończył się konflikt w Abchazji. W roku 2004 do władzy w Gruzji doszedł Michail Saakaszwili. Tutaj trzeba powiedzieć najpierw, że on odebrał władzę Edwardowi Szewarnadze w ramach tak zwanej rewolucji róż. Róże, ponieważ pokojowo protestujący ludzie w Tbilisi mieli właśnie w rękach w pewnych momentach te kwiaty. Róże, stąd się wzięła ta nazwa, to było pokojowe odbicie władzy od Edwarda Szewarnadze. On był mało popularny, oskarżano go o fałszowanie wyborów, o to, że kraj wciąż pozostaje ubogi, zwłaszcza po 98, po kryzysie finansowym w Rosji i zresztą nie tylko w Rosji, w Azji także. Ten kryzys finansowy dość mocno uderzył w Federację Rosyjską, z którą Gruzja była dość mocno ekonomicznie związana. Także ten prezydent był mało popularny, kojarzony z czasami radzieckimi i pojawił się wtedy Michail Saakaszwili, zwany Miszą. I to jest też ciekawy człowiek. Warto powiedzieć, że on studiował najpierw na Ukrainie, później także za granicą. Jeszcze w międzyczasie służył w radzieckim jeszcze wojsku, a konkretnie w wojskach granicznych, które wchodziły w skład szerszej instytucji, jaką było KGB, w związku z czym on faktycznie był żołnierzem KGB. KGB miało swoje wojska właśnie graniczne, więc żołnierzem, nie agentem, nie pracownikiem, konkretnie żołnierzem. A później już w czasach po upadku Związku Radzieckiego ten człowiek dostał stypendium amerykańskiego Departamentu Stanu, czyli odpowiednika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak jak mówiłem, uczył się na Zachodzie, po czym wrócił do Gruzji. Początkowo on był politykiem partii władzy, później był politykiem regionalnym, miejskim w Tbilisi i ostatecznie stał się symbolem, twarzą tej rewolucji, która uwolniła Gruzję od Edwarda Szewarnadze. I tutaj trzeba powiedzieć, że ten człowiek miał bardzo konkretne zasługi dla tego kraju. Wystarczy powiedzieć, że w roku 2003, czyli ostatnim pełnym roku, w którym Saakaszwili nie był prezydentem, PKB Gruzji wyniosło 2 miliardy 800 milionów dolarów, natomiast w roku 2013, czyli ostatnim, w którym Saakaszwili był prezydentem, to już było 17 miliardów 190 milionów dolarów. Także ta różnica była więcej niż zauważalna. Jednym z dużych projektów Michaila Saakaszwili było miasto Batumi, nadmorskie miasto Batumi, kurort jeszcze w czasach radzieckich, ale on chciał, żeby to było nowoczesne centrum właśnie turystyczne, biznesowe, rozrywkowe, z kasynami, przyciągające ludzi z Zachodu, z Turcji, z Rosji. Faktycznie tam wpompowano duże pieniądze, to widać. To miasto się rozwinęło bardzo nierównomiernie, to znaczy byłem tam w tym roku i faktycznie z jednej strony widzimy ogromne, potężne hotele pełne przepychu, z drugiej strony dalej widzimy stare radzieckie bloki, dużo takiej, bym powiedział, radzieckiej byle jakości, a z drugiej strony właśnie mamy te wieżowce, które widać z daleka. Z daleka to miasto sprawia wrażenie, a może raczej budzi skojarzenie z Las Vegas. To są właśnie taka wyspa potężnych wieżowców, blichtru, światła, pośrodku w zasadzie niczego. Ciekawe miasto, mnie prawdę mówiąc, ze wszystkich, które odwiedziłem w Gruzji, podobało się chyba najmniej, ale to jest oczywiście kwestia gustu i zdecydowanie widać tam pieniądze. Druga rzecz, którą zrobił Michail Saakaszwili, to była reforma policji. Otóż on wyrzucił dużą część kadr, przyjął dużą liczbę nowych funkcjonariuszy, przeszkolonych m.in. przez specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, i z takich symbolicznych rzeczy on budował nowe posterunki policji, które były przeszklone. Ja to faktycznie widziałem tam w Tbilisi, na drogach, przy drogach były takie małe posterunki także policji, które faktycznie były przeszklone. To miało być symboliczne, tak żeby obywatele widzieli, co się na tych posterunkach dzieje, że tam nie biorą łapówek, nie biją zatrzymanych,
nie piją zamiast pracować, żeby być bardziej do ludzi. To jest oczywiście symboliczna sprawa i widziałem takie posterunki, które były po prostu przeszklone, ale z zasłoniętymi żaluzjami, więc i tak nie było widać. Niemniej jednak faktycznie te zmiany realne w funkcjonowaniu policji także było widać. Z drugiej strony Michał Saakaszwili był politykiem kontrowersyjnym i tam się pojawiało wiele różnych pytań do niego, pojawiały się afery, pojawiały się oskarżenia o to, że na przykład faworyzuje młode i atrakcyjne kobiety na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej. Największe chyba jednak zastrzeżenia do niego budzi faktycznie kwestia wojny pięciodniowej, do której zaraz sobie dojdziemy. To, co jest jednak ważne, zanim do niej dojdziemy, to jest to, że Saakaszwili spośród wielu swoich planów i kierunków mówił także o tym, że chciałby reintegrować Abchazję i południową Osetię do Gruzji, że chciałby z powrotem te terytoria przyłączyć do państwa i zakończyć ten spór graniczny, przy czym on otwarcie mówił, że chodzi mu o to, żeby te terytoria z powrotem stały się normalnymi częściami Gruzji. Co więcej, on oczywiście przyjął kurs mocno prozachodni, mówię oczywiście, bo państwo to po prostu wiecie i pewnie kojarzycie, nie dlatego, żeby sam kurs prozachodni był czymś oczywistym na świecie. Jednym z bardzo zauważalnych momentów w tym procesie integracji z Zachodem był rok 2008. Tam w kwietniu na szczycie w Bukareszcie Michał Saakaszwili otworzył perspektywę przyjęcia, a w zasadzie NATO otworzyło dla Gruzji perspektywę przyjęcia tego kraju właśnie do NATO, do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I rok 2008 stał się także czasem rosnącego napięcia pomiędzy Gruzją i Rosją. I tutaj trzeba powiedzieć, że ten fakt, o którym mówiłem, otwarcie perspektywy włączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, może się wydawać kluczowy, ponieważ jak twierdzi wielu ekspertów, jak twierdzę ja sam na podstawie tego, co wiem na temat współczesnej Rosji, Władimir Putin jest bardzo, i jego administracja, jego otoczenie, są bardzo uczuleni na kwestii rozszerzania NATO na terenach postradzieckich. Oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że jest to zrozumiałe, ponieważ doświadczenie zimnej wojny było takie, że NATO było największym wrogiem Rosji, w związku z czym chęć tego, żeby ten wróg był, znajdował się daleko za jakąś strefą buforową od Rosji, jest w jakiś sposób zrozumiała, prawda? Z drugiej strony można także zrozumieć, że Gruzja jako niepodległy kraj ma prawo chcieć być członkiem tego sojuszu, który temu krajowi się podoba. Tak jak jednak mówiłem, rok 2008 to był rok napięć na linii właśnie Tbilisi, Tsinwali, Moskwa. Jeszcze tutaj dodajmy Suchumi, bo Tsinwali to jest Osetia Południowa, Suchumi to jest Abchazja. I jeszcze przed tym szczytem NATO Suchumi i Tsinwali wysłały do Moskwy prośbę o to, żeby je uznać jako niepodległe kraje. Niemniej jednak tam się pojawiały kolejne różnego rodzaju sygnały mówiące o tym, że faktycznie może dojść do takiego zaostrzenia konfliktu. To, co było na przykład istotne i co zaczęło się dość wcześnie, to to, że Rosja zaczęła wydawać obywatelom zarówno Abchazji, jak i Osetii Południowej rosyjskie paszporty. I to na masową skalę. Większość obywateli jednego i drugiego terytorium przyjęło rosyjskie obywatelstwo, przyjęło rosyjskie paszporty. Co ciekawe, w roku 2010 niemiecka prasa na podstawie analogii uznała i pisała o tym, że coś się może niedobrego dziać na Krymie, ponieważ tak samo jak w Abchazji i w Osetii Południowej, Rosja zaczęła masowo mieszkańcom Krymu wydawać rosyjskie paszporty. Już 4 lata przed aneksją Krymu światowa prasa zauważyła, że coś może być nie tak, że coś się może tam dziać. W kwietniu, czyli w tym samym miesiącu, w którym odbył się
szczyt NATO w Bukareszcie, Rosja zwiększyła swoją obecność sił pokojowych w Abchazji i w południowej Osetii, jednocześnie publicznie ogłosiła o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z tymi krajami. To nie było jeszcze uznanie ich niepodległości, niemniej jednak ogłosiła, że mają kontakt dyplomatyczny na osiach Moskwa-Suchumi, Moskwa-Tchinwali. 11 lipca 2008 roku Rosja otwarcie stwierdziła, że żeby zapobiec jakiegoś rodzaju nieprzyjemnościom zbrojnym na terenie Abchazji, jej samoloty bojowe przelatywały nad terenem Abchazji. Tutaj oczywiście Gruzja uznawała tereny Abchazji za swoje tereny, więc uznała, że jest to naruszenie ich przestrzeni powietrznej i odwołała swojego ambasadora w Moskwie. Od początku lipca obie strony, to znaczy Osetia Południowa i Gruzja, zaczęły informować o prowokacjach na granicy, o tym, że jedna i druga strona informowały o tym, że druga strona prowadzi ostrzały terenów po drugiej stronie. Tego typu sytuacje miały miejsce już wcześniej, w poprzednich latach, a w zasadzie konflikt był zamrożony od roku 90, więc naprawdę trudno ustalić, kto zaczął w tym momencie. W obu krajach, w Gruzji i w Rosji, w Federacji Rosyjskiej, bezpośrednio przed konfliktem odbyły się manewry sił zbrojnych ze strony Rosji bardzo blisko granicy, bardzo blisko tunelu Rokijskiego, który prowadzi od Osetii Północnej do Osetii Południowej. W tych manewrach rosyjskich wzięło udział 8 tysięcy żołnierzy i 700 jednostek techniki wojskowej. Po stronie gruzińskiej odbyły się manewry z udziałem około 2 tysięcy żołnierzy, przy czym 1200 z nich to byli żołnierze amerykańscy, piechota. Natomiast odbyły się tutaj także manewry sztabowe z udziałem także innych państw Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu. Co bardzo istotne, te siły rosyjskie, które szkoliły się w pobliżu granicy z Osetią Południową, po tych manewrach nie wróciły na swoje normalne pozycje. Później generał Chruliow dla rosyjskiego oddziału BBC w wywiadzie mówił, że nie było żadnego wyraźnego powodu, dla którego te wojska tam zostały. I one tam zostały i tyle, nie ma po co drążyć tematu. Także sytuacja już wtedy była bardzo napięta, tak napięta, że 7 sierpnia o godzinie 16 Michail Saakaszwili wystąpił z oświadczeniem, mówiąc, że jego wojska, wojska gruzińskie, dostały rozkaz nieotwierania ognia w kierunku południowej Osetii, nawet w przypadku jakiejś prowokacji, i apelował do strony przeciwnej, żeby oni także powstrzymali się od wszelkiego rodzaju prowokacji. I w okolicach północy z 7 na 8 sierpnia zaczęły pojawiać się doniesienia z Tchinwali, ze stolicy południowej Osetii, o zmasowanym ostrzale artyleryjskim, o bombardowaniu. Rosyjskie siły pokojowe miały donosić o tym, że są atakowane, że wchodzą w kontakt z przeciwnikiem, że zaczynają się walki. Już po tym konflikcie, po jego zakończeniu, komisja powołana przez Unię Europejską miała stwierdzić, że faktycznie to strona gruzińska jako pierwsza rozpoczęła regularne działania zbrojne, działania bojowe na terenie Osetii Południowej. Faktycznie siły zbrojne Gruzji weszły na teren Osetii Południowej i rozpoczęły walkę z tak zwanymi osetyjskimi separatystami i rosyjskimi siłami tak zwanymi pokojowymi. Praktycznie natychmiast te siły rosyjskie, które pozostały po manewrach, wyruszyły na stronę południowo-osetyjską. O godzinie 1.40 wojska rosyjskie przekroczyły tunel Rokijski, natomiast o godzinie 4.40 zabezpieczyły strategiczny most na drodze do Tchinwali. To nie były duże odległości, niemniej jednak widzimy, że reakcja rosyjskich wojsk była faktycznie błyskawiczna. I istnieją przynajmniej dwa wytłumaczenia tej sytuacji. Z jednej strony, jak na przykład w rosyjskim filmie dokumentalnym na ten temat było powiedziane, Rosja spodziewała się w każdej chwili gruzińskiego ataku na ich rosyjskich obywateli w południowej Osetii, bo przypominajmy, większość z nich miała rosyjskie paszporty, bo Rosja im je wydała.
Więc oni byli gotowi, mieli plany, mieli procedury, byli przygotowani na to, że w każdej chwili agresywny, prozachodni rząd w Tbilisi może zaatakować tych biednych, pokojowo żyjących ludzi i dlatego ta reakcja była taka szybka. Zresztą w tym filmie dokumentalnym bardzo wyraźnie krytykowano Dmitrija Miedwiediewa, który wtedy był prezydentem Federacji Rosyjskiej, że i tak zareagował późno. Drugie wyjaśnienie tej szybkiej reakcji jest bardziej, można by powiedzieć, konspirologiczne, choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę późniejsze wydarzenia roku 2014, łatwiej nam uwierzyć w taki wariant wydarzeń. Otóż portal Krasnaja Zvezda, rosyjski, zresztą bliski rządowi, bliski władzy, opublikował wywiad z kapitanem wojsk rosyjskich, który był jednym z pierwszych, którzy wjechali do południowej Osetii, i on miał stwierdzić, że już 7 sierpnia oni otrzymali rozkazy o wyruszeniu, wymarszu w stronę Tchinwali. W związku z czym ten rozkaz miałby nastąpić jeszcze zanim rozpoczął się ostrzał ze strony gruzińskiej. Co oczywiście świadczyłoby o tym, że wszystko toczyło się zgodnie z rosyjskim planem. To, czy tak było w istocie, oczywiście Państwu zostawię do oceny, natomiast rano 8 sierpnia wiemy, że trwały walki o Tchinwali, armia gruzińska wciąż prowadziła natarcie, rozpoczęły się bombardowania terenów gruzińskich przez rosyjskie lotnictwo, między innymi bombardowano miasto Gori, port w Poti, lotniska w Azjani i Marneuli pod Tbilisi. Jeszcze te wojska rosyjskie nie weszły tak wcześnie w kontakt z siłami gruzińskimi, jednak to miało nastąpić dość szybko. Rano 8 sierpnia strona gruzińska stwierdziła, że atak na południową Osetię był odpowiedzią na ostrzał ze strony Osetii. Gruziński minister do spraw integracji apelował do Rosji, żeby wystąpiła w roli faktycznych sił pokojowych. Osetia także zwróciła się oficjalnie z prośbą o pomoc do Rosji. O 11.30 Michail Saakaszwili ogłosił mobilizację w kraju, a premier Federacji Rosyjskiej, ówczesny Władimir Putin, przebywający na olimpiadzie w Pekinie, wygłosił swoją odezwę, w której powiedział, że ta agresja nie pozostanie bez odpowiedzi. Po godzinie 13 publicznie wypowiedział się rosyjski minister obrony, a o 15.30 wyemitowano orędzie Dmitrija Miedwiediewa, czyli urzędującego wtedy prezydenta Federacji Rosyjskiej. On wtedy stwierdził, że Rosja jest i pozostanie gwarantem bezpieczeństwa narodów Kaukazu. Pozycje pod Tchinwali rosyjskie wojska zajęły nad ranem 9 sierpnia. Miedwiediew mówi o rozpoczęciu operacji przymuszenia do pokoju, prinuždjenie k miru, nie operacji wojskowej, operacji pokojowej. 9 sierpnia Rosja informuje także o pierwszych stratach, o 15 zabitych, 150 rannych i 2 straconych samolotach. To były samoloty Su-25 i Tu-22M3. 2 kolejne samoloty spadają z nieba jeszcze tego samego dnia. 10 sierpnia Rosja dalej przerzuca wojska do południowej Osetii, a jednocześnie do Abchazji drogą morską i powietrzną. Gruzja występuje z propozycją rozmów pokojowych. A na Morzu Czarnym dochodzi do starcia okrętów rosyjskich i gruzińskich. O godzinie 18.40 rosyjskie rakiety topią gruziński kuter. To było dość szybkie i nierówne starcie. Istnieją zeznania świadków, według których już 10 sierpnia część jednostek rosyjskich znalazła się na bezpośrednio gruzińskim terytorium, nie na południowo-osetyjskim, tylko już na gruzińskim. Pewnym jest, że już 11 sierpnia faktycznie armia rosyjska weszła na teren Gruzji, tej Gruzji właściwej, a nie terytoriów spornych. Wojska rosyjskie ruszyły w głąb terytorium gruzińskiego, zajmując miasto Gori, podchodząc pod miasto Zugdidi, zajmując port Poti nad Morzem Czarnym i bazę wojskową w pobliżu miasta Senaka. Wciąż jednak trwają w tym momencie walki z oddziałami gruzińskimi w pobliżu Tchinwali. One są odcięte od reszty sił gruzińskich, niemniej jednak dalej prowadzą walkę.
Warto powiedzieć, że miasto Gori było dość mocno dotknięte tymi działaniami wojennymi, było bombardowane, później zostało zajęte przez siły rosyjskie, które znajdowały się tam jeszcze szereg dni po formalnym zakończeniu tego konfliktu, więc można powiedzieć, że to miasto było okupowane. Wielu cywilów tam niestety ucierpiało z powodu tych działań wojennych. 12 sierpnia Miedwiediew, prezydent Rosji, ogłasza zakończenie działań wojennych. Tam wtedy do Moskwy przyleciał prezydent Nicolas Sarkozy, prezydent ówczesny Francji, który przygotował razem z Miedwiediewem taki plan Miedwiediew-Sarkozy, który miał umożliwić zakończenie tego konfliktu i ten konflikt faktycznie został wtedy zakończony. Tak jak mówię, tam do 16 według jednych źródeł, a według innych do 22 sierpnia wojska rosyjskie znajdowały się wciąż na terytorium Gruzji, jednak już nie toczono po 12 sierpnia walk i ostatecznie te siły rosyjskie faktycznie zostały stamtąd wycofane. I tutaj zrobię małą przerwę na reklamę, reklamę taką trochę prywatną, bo mój kolega założył firmę, która szyje, projektuje, szyje odzież, oczywiście ją także sprzedaje. Tutaj mamy logo tej firmy, ona mi się bardzo podoba. W ofercie póki co są przede wszystkim t-shirty, właśnie czapki zimowe, zostawiam link, więc możecie się zapoznać. Przede wszystkim oni specjalizują się w odzieży dla ludzi o niestandardowych wymiarach, także nieważne jak jesteście potężnie zbudowani, jak jesteście duzi, to tam powinniście znaleźć coś na siebie. Tam też na dole powinien być jakiś rodzaj zniżki dla Państwa, jeśli sobie się zdecydujecie faktycznie coś kupić. Ja teraz to zdejmuję. I wróćmy do tematu Gruzji. Zanim przejdziemy do konsekwencji tego konfliktu, to mam taką refleksję, że to był wyjątkowy moment nie tyle w historii Rosji, co w historii postrzegania Rosji. Bo ja sam miałem bardzo duże nadzieje związane z tym krajem. Ja poszedłem na studia na filologię rosyjską na UJ-cie w roku 2006. W 2006 zdałem sobie maturę, wybierałem studia, poszedłem na filologię rosyjską, ponieważ widziałem, że ten kraj bogaci się, bo to jest prawda, pierwsza dekada XXI wieku, do roku 2008 właśnie, do globalnego kryzysu finansowego, to były czasy niezwykle dla Rosji korzystne. Dodatkowo w pierwszej fazie prezydentury Władimira Putina wydawało się, że ten kraj się stabilizuje, normalizuje, że zaczynają się tam pojawiać różne możliwości prowadzenia biznesu z tym krajem, więc ja uznałem, że skoro bardzo niewielka liczba ludzi z mojego rocznika, z mojego pokolenia umie mówić po rosyjsku, a sytuacja wygląda jak wygląda, to będzie można z tym krajem robić ciekawe interesy i ludzie znający ten język będą potrzebni. I w roku 2008 zmieniła się władza w Rosji. Do władzy przyszedł Dmitrij Miedwiediew, co prawda Władimir Putin został premierem, niemniej jednak było to zdrowym sygnałem. Ten zachodni, demokratyczny świat uznał, że skoro w Rosji prezydent odbył dwie kadencje, rządził dwie kadencje i później ustąpił władzy kolejnemu prezydentowi, to znaczy, że wszystko jest, jak to się mówi, comme il faut, tak jak należy, można z takim partnerem prowadzić interesy, bo wygląda na to, że Rosja jest w porządku. Więc wydawało się, że Rosja jest solidnym, stabilnym partnerem, który może być traktowany jak wszyscy inni partnerzy. W związku z czym w momencie, w którym doszło do tej wojny z Gruzją, zachodnia Europa miała takie stanowisko, że to jest bardzo niepokojące, ale jednak z Rosją można na ten temat rozmawiać, można przyjąć, że tutaj winne mogą być obie strony, to są stare konflikty etniczne, które wybuchły znowu po latach, ale nie są niczym nowym, że z tą Rosją po prostu można rozmawiać. I tutaj także ta wdzięczność Gruzinów dla Polaków wynika z tego, że jak pamiętamy Lech Kaczyński, który ma nawet na przykład w Batumi swoją aleję, jest aleja Marii i Lecha Kaczyńskich, mieszkałem w hotelu dość niedaleko niej, że oni wtedy jednoznacznie postawili się po stronie Gruzji i powiedzieli, my
sądzimy, że to jest jednoznacznie wina Rosji, rosyjska napaść i że my jesteśmy Gruzini z wami. Stąd się bierze taka gruzińska wdzięczność dla Polaków za tamte czasy, a Europa Zachodnia przyjęła dużo bardziej taką ostrożną pozycję. Oczywiście po zajęciu, po aneksji Krymu, po roku 2014 na Ukrainie ta pozycja się mocno zmieniła, na co miało wpływ także to, że to nie był pierwszy raz, że wcześniej była ta Gruzja. Niemniej jednak jeszcze wtedy duża część ludzi wierzyła, że to jest taki jednorazowy przypadek, no że się może zdarzyć, ale Rosja dalej jest partnerem, z którym po prostu, jak z każdym innym, trzeba rozmawiać. Tyle tytułem dygresji, przejdźmy do konsekwencji wojny w Gruzji. Zacznijmy od tego, że pojawiły się oczywiście jak przy każdej wojnie ofiary, tutaj szacunki są różne, na przykład mówi się o tym, że Rosjan, rosyjskich wojskowych zginęło 67, gruzińskich wojskowych 170, a łącznie ofiar było około 850. Strona rosyjska często podaje wyższe liczby ofiar, zwłaszcza tych południowo-osetyjskich, chociaż warto tutaj powiedzieć, że według wielu informacji na ten temat ludność południowo-osetyjska była ewakuowana z tego terenu jeszcze na tygodnie przed rozpoczęciem działań wojennych, co także jest swojego rodzaju argumentem za tym, że ta wojna była planowana w jakiś sposób. Także pojawiła się duża grupa uchodźców, liczona w dziesiątkach tysięcy z dwóch stron. Ludność gruzińska musiała uciekać z południowej Osetii, ludność osetyjska miała uciekać z Gruzji. Wiemy, jak to jest z granicami, one są wytyczane urzędowo, natomiast ludzie sobie żyją tak, jak im wygodnie, często po obu stronach granicy. Zwłaszcza tutaj, kiedy mówimy o terytoriach, które przez bardzo długi czas były sobie bardzo bliskie. Ta sama Komisja Unii Europejskiej, która miała stwierdzić, że to Gruzja jako pierwsza zaczęła działania bojowe, miała znaleźć także dowody na to, że strona osetyjska prowadziła czystki etniczne na ludności gruzińskiej. Trzeba tutaj powiedzieć, że te poprzednie konflikty na początku lat 90. w Abchazji i w południowej Osetii także sprawiły, że wielu ludzi, w tym wypadku już setki tysięcy ludzi, musiały opuścić swoje domy, musieli uciekać. Ja osobiście znałem osoby, nie chcę tutaj podawać jakichś konkretnych szczegółów ze względu na prywatność tych osób, ale osoby, które z tej Abchazji musiały uciekać i znalazły nowy dom tutaj w Polsce. Jeśli to oglądacie, to myślę, że wiecie, że mówię akurat o was i bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiemy także, że Rosja podczas tego konfliktu straciła 6 samolotów, natomiast nie znamy konkretnych oficjalnych danych mówiących o stratach w siłach pancernych, jednak te nieoficjalne informacje mówią, że obie strony straciły po około 20 pojazdów pancernych, co nie jest dużą liczbą. Warto też powiedzieć, że skala rosyjskiej inwazji na Gruzję była, jeśli chodzi o same terytorium, dość niewielka, ponieważ oni oczywiście bezsprzecznie weszli na teren Gruzji. Niemniej jednak nie weszli bardzo głęboko, ponieważ zarówno Gori, jak i Poti, jak i Zugdidi, pod które podeszły siły rosyjskie, to są miejscowości, które znajdują się bardzo blisko z jednej strony Abchazji, z drugiej strony Osetii Południowej. Na terenie Gruzji, poza terytoriami spornymi, siły lądowe Federacji Rosyjskiej weszły w głąb na mniej niż 30 km. Ostatecznie można powiedzieć, że konsekwencjami tego konfliktu było przede wszystkim to, że 25 sierpnia Moskwa uznała niezależność Abchazji i Osetii Południowej. Później także parę innych krajów uznało te państwa, jednak to były bardzo nieliczne kraje, łącznie 5 krajów na świecie uznaje niepodległość tych terytoriów, w tym m.in. Wenezuela, więc to nie są ważni gracze na arenie międzynarodowej. Wśród takich uznających jest tylko Rosja. Rosja dalej utrzymuje swoje siły zbrojne na tych terytoriach. Budżet obu tych terytoriów, Abchazji i południowej Osetii, jest w dużej mierze finansowany z dotacji rosyjskich, z rosyjskiego budżetu federalnego. Można by powiedzieć więc, że to jest w zasadzie ta sama sytuacja, co w przypadku Naddniestrza, czy też tych nowo powstałych, samozwańczych, no już nie tak nowo, ale jednak niedawno powstałych republik LNR i DNR samozwańczych na terytorium Ukrainy. Można by powiedzieć, że ten ruch
stworzenie tego typu miejsc jest sposobem na to, żeby Gruzja pożegnała swoje marzenia o dołączeniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który, jak wiadomo, nie przyjmuje do siebie członków, którzy mają konkretne spory terytorialne z innymi państwami. Faktycznie ze strony NATO byłoby nierozsądnie przyjmować do siebie Gruzję, ponieważ byłoby to otwarcie pola do konfliktu z Federacją Rosyjską. Ci z Państwa, którzy wierzą, że NATO jest agresywne i dąży do konfliktu z Rosją, mogą sobie zadać pytanie, jeśli dążą do konfliktu z Rosją, to dlaczego nie chcą przyjąć Gruzji, ponieważ tam bez problemu dałoby się sprowokować jakiś rodzaj operacji, która byłaby pretekstem do rozpoczęcia faktycznej wielkoskalowej agresji, a z jakiegoś powodu NATO tego robić nie chce. To jest pytanie, powiedzmy, z mojej strony retoryczne. Inną mniej oczywistą konsekwencją tego konfliktu jest to, że jeszcze w tym samym roku, w 2008 jesienią, armia rosyjska ogłosiła, że będzie prowadzić dużą reformę, że będzie się zmieniać, modernizować na dużą skalę. Oczywiście dla ludzi, którzy oglądają ten kanał, to nie jest zaskoczenie, ponieważ ja już w odcinku o Dmitriju Miedwiediewie w czerwcu tego roku opowiadałem na ten temat, że on faktycznie wyciągnął jakieś wnioski z wojny w Gruzji i zaczął tę armię reformować. Tutaj trudno jednoznacznie powiedzieć, czy faktycznie armia rosyjska nie wykazała się i, albo inaczej, wykazała słabość na tyle, że potrzebna była reforma. Mamy tutaj tylko i wyłącznie dowody anegdotyczne, na przykład dziennikarz Komsomolskiej Prawdy miał wspominać, że generał Chruliow, którego już tu dzisiaj raz wspominałem i który był jednym z dowódców tej operacji wojskowej, miał od niego, od cywilnego dziennikarza, pożyczać telefon satelitarny, żeby skomunikować się ze swoimi oddziałami. Inne nieoficjalne, niepotwierdzone i niekoniecznie wiarygodne informacje mówią, że spośród 6 samolotów, które Federacja Rosyjska straciła w czasie tego konfliktu, 3 zostały zestrzelone tak zwanym friendly fire, własnym ogniem. Na ile to jest prawda, trudno powiedzieć, ale faktycznie sam fakt reformy zapowiedzianej bezpośrednio po tym konflikcie podpowiada nam, że faktycznie coś mogło być na rzeczy. Inną konsekwencją wojny jest także to, że Michał Saakaszwili ostatecznie nie przedłużył swojej kariery politycznej w Gruzji. On wyleciał z kraju tuż przed zakończeniem swojej kadencji prezydenckiej w roku 2013. To jest bardzo nietypowa sytuacja, kiedy prezydent nie kończy oficjalnie swojego panowania, tylko, można powiedzieć, ucieka z kraju, prawda? To budzi pewne zastrzeżenia, zresztą dość poważne. On później robił karierę polityczną na Ukrainie. Niedawno wrócił do Gruzji, ponieważ sądził, że jego powrót da możliwość jego partii przejęcia władzy. Niemniej tak się nie skończyło. On został w Gruzji aresztowany i w tej chwili znajduje się w więzieniu gruzińskim, gdzie przynajmniej, możliwe, że już ją skończył, ale na ile się tym ostatnio interesowałem, jeszcze niedawno prowadził tam w tym więzieniu głodówkę. Także ten zwrot w karierze Saakaszwilego także jest konsekwencją wojny w Gruzji. To, że ten człowiek z jednej strony może rozpoczął ten konflikt, a z drugiej strony może po prostu dał się sprowokować, trudno jednoznacznie powiedzieć. Ja tu nie będę wyrokował, jak było naprawdę. Nie byłem, nie widziałem. Niemniej jednak faktem jest, że część Gruzinów oskarża Saakaszwilego o to, że to z jego winy doszło do tej wojny, w wyniku której zginęli ludzie, w wyniku której pojawiły się poważne perturbacje ekonomiczne, więc jego kariera faktycznie mocno ucierpiała, polityczna jego popularność mocno ucierpiała. To nie znaczy, że w Gruzji on nie ma w tej chwili zwolenników. Jego partia polityczna faktycznie ma dość licznych zwolenników, niemniej jednak nie na tyle, żeby przejąć władzę w kraju. Niektórzy też uważają, że konsekwencją tego konfliktu było to, że Rosja uznała, że może na terenie postradzieckim prowadzić politykę przy użyciu czołgów i armat i że konsekwencją słabej odpowiedzi Zachodu na ten konflikt był późniejszy konflikt na Ukrainie. Oczywiście nie możemy być przekonani, że tak było w istocie, niemniej jednak ten argument ma w sobie coś
logicznego. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału, kupowania czapek, a także do zajrzenia do linków na dole. Tam jest oprócz linku do podkoszulków i czapek tej firmy z misiem, bardzo ładny mich, tam jest także mój Patronite, PayPal, gdzie można wesprzeć bezpośrednio moją działalność internetową. Są linki do naszych cotygodniowych podcastów o wydarzeniach bieżących, teraz także na YouTubie, a także link do naszej grupy na Facebooku.